Uwaga, uwaga. Udało mi się nabyć. Bielucha, żółtucha i ten ostatni. O białych rzeczach mowa, moi drodzy, dostałem dzisiaj rano prezent o godzinie 11:00. Był pan kurier. Przyjechała paczka, moi drodzy. Taka paczuszka. Piękna, twarda. Magnetycznie zamykana. A w niej, moi drodzy, karteczka z napisem, uwaga, czytam. Cześć, ale tak, dostałem, widzowie, nówka sztuka Logitech G502X w wersji białej. Jeszcze jej nie używałem, na razie gram na G Pro 2, ponieważ jestem na razie do niej przyzwyczajony i ten turniej z CS-a jeszcze dzisiaj będę grał na tej, ale myślę, że na dniach zacznę testować G502. Ale przejdźmy do tego, o czym wspominałem przed sekundą, czyli do pytania otwartego. A właśnie, patrzcie co dostałem. Dosłownie przed streamem dostałem od babci taki pakunek. A w nim, jaka smata. O kurwa, ty. Daj nam popatrzeć. Nie wiem, czy wy coś zobaczycie, widzowie. No, może być ciężkawo. Czekaj, popatrzę na sąsiada może, co? Uwaga, test. O kurwa. Dobra, widzę wszystko. Ej, dobra, czekajcie, zanim jeszcze zrobimy ten test buddy, ja go sobie już otworzę, bo to już powinno być otwarte. Dobra, jest. Cześć, ponownie odpowiedź na pytanie. Ale zanim zaczniemy, to spróbuję sobie białego dołza, co? Bo jeszcze go nie piłem. Jak oni to zrobili, że ten bez cukru jest słodszy? Dobry, smakuje mi. Daję ósemkę, daję dziewiątkę. Działa, uwaga! Podpowiedź. Słowo może prowadzić do zwycięstwa, nie chodzi jednak o ilość, ale znaczenie. Nie, kurwa, nic rozumiem. O co tu chodzi? Nie rozumiem kompletnie, co ja tu mam zrobić. Inaczej. Rozumiem, że mam opisać futury... Nie, jednak nie rozumiem. Co? Ha? Nie rozumiem, widzowie. W 350 znakach? A cały myk tego zadania, moim zdaniem, polega na tym, że musimy przypadkiem znaleźć... Znaczy, nie przypadkiem. No musimy kminiąc znaleźć słowo... Okej, wiem. Jeszcze jest jedna podpowiedź, moi drodzy. Podpowiedź znajduje się na puszkach DOS. Dosłownie na puszkach znajduje się podpowiedź. Idea gives object personality. I ja już wiem, o co chodzi. Już zajęłem 160 znaków. 350 znaków to jest naprawdę bardzo mało. To jest naprawdę bardzo mało. Ja mam kompa za ciekawe. Kurwa, no nie spamujcie mi! Wybierajcie mi z myśli, poczekaj. Ale napisałem, ty! Ja pierdolę! Ale kurwa, zesmurfowałem życie, ty! Pragnę sztywnego filtra, daj mi. Ole! Oliwia, to co napisałem, gdybym pisał wczoraj maturę, k***a, to bym rozpierdolił tą maturę na 100%. Przeczytaj to. Zamknąłem się w 343 znakach. No k***a, jak ja to... W ogóle, widzieliście, jak są napisy zrobione na Apple Music, czy tak średnio? Bo jak jest A minor, to dosłownie te napisy tak się... Pokażę wam, czekajcie, spreksę wysyłałem. Pato, patrzysz? Pa, jak to zrobili zajebiście. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. Kurwa, imagine, że jakiś pracownik w Apple musiał siedzieć i to kurwa zaprojektować, że to ma tak długo ciągnąć to jedno słowo. By the way. Luna, mam nadzieję, kurwa, że zobaczysz tego sota. Mówiłem, kurwa, wyślijcie modelki albo steczkowską, to nie, kurwa, to nie. Zawsze jak, kurwa, ja coś mówię, to macie mnie w kurwa. Gdzie ty jesteś do diabła? Widziałem to, chciałem dzisiaj poglądać z wami kanał Charlotte, to ja. Chciałem poglądać to z wami dzisiaj. Na śniadaniu. Przynieść ci coś do jedzenia? Tak, swój tyłek. Kurwa, banger jak skrysyn, nie. Pa, słuchaj, tego. Jesteś moją dziewczyną, mogę zrobić z tobą co zechcę. Oj, skarbie, to ty jesteś mój i możesz zrobić ze mną tylko to, na co ci pozwolę. A co jeśli się zakocham? Nie powinieneś. A co jeśli to zrobię? Wtedy złamię ci serce. To obietnica? Ostrzeżenie.
Wiecie, co mi się przypomina? Przypominają mi się boomerskie przeróbki, w których jest używane AI Geralta i tam Geralt mówi tak. Geralt albo Regis. Noszę ze sobą dwa miecze. Pierwszy nos synów, a drugi na złych ludzi. Czy coś takiego, jakieś takie dziwne rzeczy. Czajcie, że jakiś kurczak kurwa został zajęty, żeby jakiś chłop go kurwa gwałcił palcami? Nowy podcast z Grzytu, trzeba iść na spacer? Ja pierdolę. Nowy odcinek z Grzytu. Ale kurwa dymy. Ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia, czemu się to nazywa Zgrzyt. Jak jeszcze nigdy nie widziałem, że oni mieli oddzielną opinię na jakiś temat. Where you going? Home. Where's home? Home. Tak jest! Tak się k***a saluje! Jak by the way, jak mówimy o nowożabach z TikToka, czajcie to, że są k***a ziomki, którzy myślą... Uwaga, bo to będzie bomba. Są widzowie, tacy ludzie, którzy na TikToku w komentarzach myślą, że na koncert Travisa Scotta, który odbędzie się w Krakowie w tym roku, powinni pojechać tylko prawdziwi fani, bo większość to są widzowie normiki, sezonówki, które się dowiedziały, że jest ktoś taki jak Travis Scott. I to jest dla mnie widzowie popierdolone, że dzieci na TikToku potrafią gatekeepować największego rapera, jednego z największych raperów na świecie, nie? Oni traktują chłopa, który ma 70 milionów streamów miesięcznie, jakby to był jakiś undergroundowy raper. I uwierzcie mi, że to samo niektórzy robią z Playboyem Cartim. To jest Jak źle jest z Mamonem? Zapraszam do oglądania. Wojny z soterami. Bawi mnie, że Bukas się zesrał. Bawi mnie, że Bukas się zesrał i robił dla Mamona w pewnym momencie XD. Cześć, Natalka. Zachrumkałem dla Natalki. Nie widziałem tego shota. Co to jest? Aby przedstawić Mamona w złym świetle. Ja myślę, tak bez żartów, że największym problemem Mamona jest to, jakby to, co on gada, to jedno. Mnie to tam, ja to biorę z dużym jakby zdystansowaniem. Ale to ile on gada. Ile on pierdol, jak gra w tego Valoranta. Ile on gada, Rzadko są momenty, kiedy on da w ogóle człowiekowi pomyśleć, bo od razu, wiesz, oglądasz sobie filmik z Mamonem, myślisz, że to jest jakieś podsumowanie miesiąca, to się okazuje, że to z jednego streama, no po prostu, bo Mamon bardzo dużo gada i jakby tak bez przerwy po prostu. W sensie, no fajnie, ja lubię ludzi, którzy dużo mówią, ale lubię ludzi, którzy mówią dużo rzeczy potrzebnych, a Mamon bardzo często ma tendencję do rozwijania miliarda zdań na takie średnio ważne tematy po prostu. Nie ma czegoś takiego jak toksik dupy, bo kobitka jak Ale czy skłamał? Wkręcam się w to, jakbym wykręcał 2-0. Lata nad miastem, a ty latasz tak jak ten Spory zbiornik mi aż tak przyciąga ziemia. Muszę dużo jeść, muszę zjeść łaków z podziemia.